Witam was serdecznie, widzowie. Dawno się nie widzieliśmy, kurde. Słuchajcie, dzisiaj wzięłam sobie kamerkę. Teraz wracam z kościółka. No i sobie mówię, nie no, kurwa, odpalam to nagrywanie, bo już tyle czasu. Kurwa, cały czas coś, słuchajcie, się działo. Ja tu wam zaraz opowiem, tylko wjedziemy na podwórko. Trzeba powoli, bo kurwa ślisko wyjeżdżałam, to czym prawie... O, Jarek gdzieś jedzie, trzeba go złapać, cholera, bo... No trzeba pogadać, ja tu dawno, widzowie, dla was odcinka nie nagrałam. Z Jarusiem tutaj razem nie nagraliśmy, bo to były różne komplikacje, cholera jasna, różne ewakuacje i to się kurwa nie dało, zanim to wszystko ogarnęłam, to minęło tyle czasu, że ile 11 dni temu chyba ostatni odcinek, to kto to kurwa słyszał? Kto to słyszał? Jarek, witam cię. Dzień dobry, witam pani Janino, jak ja, tam? Ja już z kościółka wróciłam. O kurde, w końcu kamerka, o to chodzi. No, kurwa Jarek, słuchaj, co to się działo? Pozdrawiam wszystkich widzów. Co to się działo? Ja też was, widzowie, pozdrawiam. Tyle czasu, kurwa nic, tyle czasu. A akumulator ma pani drugi? Do samochodu. No. Bo zaraz pani może w Mustangu padnąć. O skurwysyn, wszystko widzicie przeciwko mnie. Dobra. O, teraz ja. Słuchaj, Jarek. O, właśnie. Pani Janino, właśnie. No. Co pani nie było tyle na rejonach? A kurde, Jaruś, co to się działo? Ja tam na bieżąco widzom pisałam, ale... ja na tym telefonie to nie umiem po tym ekranie kurwa naklikać dotykowym. Weź tu naklika. Ja kurwa przycisków szukam, a na takim z przyciskami chciałam napisać, to nie ma mojego kanału na nim. Aha, no to tamto internetu nie ma. Oj, przepraszam, że tak przerywam. Ale chciałam tylko powiedzieć, że dawno się nie widzieliśmy. I byłoby mi bardzo miło, gdybyś zostawił łapkę w górę. Dobrze, już nie przeszkadzam. Miłego oglądania. W ogóle to te czapki świąteczne będzie trzeba zdjąć, kurczę, bo ja to tak założyłem, bo zimno. Zostaw to, pogadaj normalnie. Bo ja założyłem te czapki świąteczne, widzę, że pani też, bo zimno trochę. No zimno mi tu kurwa po kolanach wieje. No dobra, ale słuchaj, bo opowiadam i widzom opowiadam, a ty mi przerywasz. Nie przerywam. No cicho! No ten... Co to było? Co? Co to było, co ty zrobiłeś? To żaba jakaś? Przygłupek, nie żaba. Ubip. O. Uspokój się, Jarek, bo już mi ciśnienie podnosisz. 11 dni bez nagrywania, a już mnie denerwujesz. Jak ja mam być spokojna? Jak ja mam być spokojna? Przepraszam. Dobra, słuchaj. Ja na tym z tymi przyciskami telefonem, to kurwa mojego kanału nie było. Myślałam, że mi usunęli. No? No i... Ale sprawdziła pani i jest dobrze. Nie usunęli. Słuchaj, nie przerywaj. Nie no, widzowie, jak on mnie dziś denerwuje, no. No ale co ja robię przecież? Ojejku, dobra, słuchaj, no i biorę i nie było. No to musiałam na takim dotykowym. Ja się obsłużyć nie umiem, bo tam nie ma przycisków i nie wiem jak pisać. No ale widzom napisałam co i jak. Ja wstaję rano, ja ci opowiem, Jarek, wstaję rano. Komputer chcę włączać. A on się nie włącza. Nie, włączył się. Niebieski ekran i...
i było napisane, że się nie da uratować dysku. O kurde. I nie wiem, i to wyszło tak, ja nie wiem co tam wyszło, ale mi kurwa wszystko ukradli. Jak to? Nic nie miałam na komputerze. Ale jak tu kradli? No, ktoś się włamał do pani? Nie, do naprawy dałam, do serwisu. A, dobra. I kurwa z tej naprawy zabrała mi wszystko i wszystko chuj strzelił. Nic nie było na komputerze. Nawet tapetę miałam ustawioną i nic nie było. Choinki. Nic nie było. Miałam... A jaką tapetę? Choinkową taką, świąteczną? Bałwana miałam. A. Bałwana. I Mikołaja, ale... No to po co pani swoje zdjęcie ustawiała na tapetę? Co? Nie, nic. Jarek, przestań, przestań pajacować. Przepraszam. No, ale przepraszam najmocniej. Opowiem jak to było, bo... No dobra, opowiada pani, bo ja ciekawy. Cicho, ten komputer ja sama chciała nareperować. I klikałam, no. I wyłączałam z gniazdka, i podłączałam, i wyłączałam, i podłączałam. I chuj, i jak, i nic? I chuj, nic. I no nic. Dobra, i pojechała pani do serwisu? Nie, nie pojechałam. W myszkę jeszcze stukałam, w klawiaturę. No. W klawiaturę, a później myślałam, że to coś z monitorem, więc tak... No już nie powiem, co zrobiłam. Może pani powie? Nie powiem. Powie, bo widzowie będą ciekawi teraz. Nie powiem. Ale widzowie będą się ciekawić. No przypierdoliłam w monitor. I co, ręka przeszła przez monitor? Nie, ale bolała. No i ten, i dalej się nie włączał. To już się zdenerwowałam, już byłam cała w nerwach, cała się trzęsłam. No i, no i mówię, no nie, no tak nie może być. Spakowałam manatki S28 i zawiosłam. No proszę. No. Ale zawiozła pani do serwisu. Tak, do serwisu. I co, i naprawili? Nie, kurwa! Właśnie to jest to! To jest to! Zawiosłam i w serwisie mi mówią, że... I się mnie pytają, co się dzieje. Ja mówię, kurwa, nie włącza się. Nic się nie włącza, niebieski ekran. I... No. I dobra, i oni wzięli, przyjęli i ja im mówię. Bo ten komputer już prawie nie chodził, nawet jak działał wcześniej, to kurwa nic. Nic, ci gadam, no. Jarek. Film 3 godziny się renderował. A Tomb Raider chodził? Kto? Tomb Raider. Kto? Tomb Raider, taka gierka. Ja nie gram w gry takie. A, no i ten, słuchaj, co ja mówiłam? No, że mówi pani do nich, że się nie włączał w ogóle. No, i on mówi, że zapisuje i na komputerku zapisuje. Ja już poddenerwowana, że on zapisuje na komputerku, nie na kartce. Myślałam, że mi na złość kurwa robi, że on ma komputer, a mój się popsuł. A tak to szwans. Już trochę cała chodziłam zdenerwowana, cała w nerwach. Ale dobra, wybaczyłam mu to. No ale z racji na to, że ten komputer kurwa zawsze gorący, jajka można było smażyć. Ja jak jajecznicę chciałam robić, to patelni nie odpalałam, tylko kładłam na komputer. A cholera! Jak sobie renderował się film, to mi się jajecznica smażyła. No i ten... I właśnie zanim zawiozłam do serwisu, to musiałam te jajka z tego posprzątać, bo by kurwa pomyśleli, stara baba jajecznicę gotuje na komputerze. Ale dobra, no i ja mu mówię z racji na to, że on... Jarek, chodź tu! No, cierpliwości do ciebie. No z racji na to? No z racji na to, że on tak się kurwa gotował. Że on tak huczał, buczał i w ogóle nie chodził, to ja mu mówię, chłopie, wyczyść mnie to, wyczyść mnie to. I on gada, dobra, ale
Nie, on się mnie pyta, czy mam mi wyczyścić komputer, czy mam mi wyczyścić kosz. Ja mu mówię, chłopie, kosz komputera nie. No i jeszcze jakąś tam pastę do zębów kadał, że zmieniał. Pastę od procesora? Nie, on mówił chyba, że do zębów, nie wiem. Jak do zębów? Do procesora pewnie. Dobra, no to ta. No i on się mnie pyta, jak ja się nazywam, ja mu gadam, Janinka Bosia. I on się zapytał jeszcze raz, ja mu mówię głośniej, Janinka Bosia. Zapisał. Dobra, przyjął zlecenie. Ja się go pytam, na kiedy będzie, on gada, że nie wie. Już poddenerwowana. Jeszcze mu tylko rzucam na odchodne, żeby sprawdził, czy do tego komputera da się zrobić, żeby on był lepszy, co nie? Mhm. No dobra, mija kurwa dzień. Ja zdenerwowana, no bo komputera nie ma, nikt nie dzwoni z naprawy. Dzwonię do nich. Najpierw jeszcze wracam do domu, patrzę na tą kartkę, na ten kwitek. No. A tam Jaruś, wiesz co tam było? No. Wiesz? Co było? No nie wiem, co było. Nichuja nie zgadniesz. Zgadnę, komputer do naprawy było napisane. No ta, ale co tam było jeszcze? Numer telefonu. No jo, ale jeszcze. To nie wiem, no. No, kurwa, zamiast Janina Boża to było Jadwiga wpisane, rozumiesz? No wtedy to już się zagotowałam, no takiej wkurwionej to mnie jeszcze nie było. Nowa odsłona Janiny się uruchomiła. Pani Jadwigo. Nowa odsłona Janiny, kurwa Jadwiga. Gdzie tu Janina do Jadwigi podobna? Z dupy strony chyba. Troszkę podobna. Jak to zobaczyłam, to zdenerwowana, dzwonię, się pytam. I mówi pani, co ty kurgnoju? Nie no, tak nie powiedziałam, bo by mi komputer popsuł jeszcze bardziej, zamiast naprawić. No jeszcze by spalił, no. No, ale dzwonię i mówię, komputer zrobiony, jeszcze do mnie gada, że on nie wie jaki. Jakiś numer musiałam podawać, dobra, podałam, numer zlecenia. Gadają, że nic nie zrobili, rozumiesz? Ale już chuj. To szwanse. I najgorsze jest to, że musiałam się przedstawić, kurwa, Jadwiga Bosza. Ja jestem Janina, ale już mi się nie chciało przy głupkoju tłumaczyć. To mówię chuj, Jadwiga. Dzień dobry, pani Jadwigo. Nie mów tak do mnie, Jarek. Przepraszam. No i ten, słuchaj. Kurwa, trzeci dzień, dzwonię, pytam się, nikt nie zajrzał. Czwarty, piąty, kurwa nic. I szósty. Szósty dzień, dzwonię, wkurwiona, cała chodzę. Mówię, nie, jak dziś nie będzie, to zabieram. Sama nareperuję. Dzwonię, pytam się, komputer jest. Już zdenerwowana, nawet się nie przedstawiłam. No? Co ty zrobiłeś, Jarek? Nic. Popierdoliło cię na stare nie. lata? Nie, nic. No nic, nie zrobiłem, o co chodzi? Ale przecież się zbekałeś. Nie, no nie. Jak Boga kocham, słyszałam beknięcie. Nie, tak. Mam na spirytusie lek. A to jakaś ten, choroba? Nie, tak. Mam na spirytusie lek. No dobra, słuchaj mnie, bo opowiadam. No słucham. A co gadałam, bo nie pamiętam. No, że pani powiedziała mu, że co ty kirgnoju. Że zadzwoniła pani na szósty dzień do niego. No, dzwonię, już nawet się nie przedstawiłam, takie nerwy. Pytam, komputer jest. Oni mówią, że jest, że do odebrania i kurwa nikt nie dzwonił do mnie. Komputer na szósty dzień był, a ja byłam bez. Dobra, to jest chuj. To jest chuj, jadę. I się pytam, i co tu było? Czemu się nie włączał? I mi gadają, że się system odinstalował.
Co? No, kurwa jak? Jak ja nic nie odinstalowała? Się odinstalowała. Jak ja tego komputera już od 15 lat nie wyłączałam nawet. To co tu gadać, że odinstalowała? Bo to może jaki wirus? Wirus może jakiś. Kto? Wirus. Dobra, ale słuchaj, teraz hit, Jarek. Przyjeżdżam do domu, odpalam i kurwa tapety nie ma, nic nie ma, komputer czysty, koniec, nic nie było. Ale że w ogóle nic nie na dysku? Nic, kompletnie. A si vidim. No i tak się wkurwiłam. O, pani Janino, widzi pani, ale to ile bez komputera, ile komputer naprawiali? W Szwańce? 6 dni! 6 dni! Tydzień czasu! No. Tydzień czasu, kurde, taką głupotę! Jeszcze musiałam wszystko pobierać, wszystko instalować, ustawiać, lokować, no. A skąd ja to wszystko mam pamiętać? No tak. Skąd? No kurwa, Jarek, to wiesz, to jest... No, nie byle co! Nie no, to wiadomo, to jest nie byle co, no to kurde. Wiesz, ile to tego pobierania, ile to wszystkiego, to cała człowiek wie. W nerwach już dzisiaj mi się tu kamera naładowała, mówię nie, jadę do kościoła, biorę kamerę, co ty zrobiłeś? Ale co? No Jarek, uspokój się, to kurwa poważny odcinek jest. Ale o co chodzi, bo teraz nie rozumiem. Przecież to na kanały idzie, a ty bekasz. A skąd? A skąd pani redaktor? Ja nie jestem redaktor, tylko Janinka. Pani redaktor, a skąd? Co nigdy skąd? W życiu. A nigdy bym nie beknął, to jakiś mój. Ktoś musi tu A! Ej, sąsiad! Już my stąd! Myś tu bekać! No. Jaruś ze mnie głupio robi. Oj, słuchaj, Jarek. No? Nie pajacuj, kurwa, nie pajacuj. Kurde. Człowiek troszeczkę beknie i zaraz o. Dobra, i a pani to nie beka. Ja nie bekam na nagraniach. To teraz jak będzie mi się chciał, to będę uprzedzał. Ja na nagraniach nie bekam. No na pewno. Naprawdę? Nigdy. Ale widzowie nie mają mi tego za złe. Już się może człowiekowi wymknąć. A, jeszcze mi się przypomniało, wiatrak mi odłączyli w komputerze, żeby już nie świdrował tak głośno. Ale to w sumie dobrze, nie będzie słychać tak głośno. To dobrze, no dobrze, bo... To dobrze, no pani, no dobrze, ważne, najważniejsze jest to, że komputer teraz działa, tak? No, działa, ale się kurwa dalej trochę przycina. Także widzowie, zostawcie łapkę w górę dla pani Janiny za to, że wróciła na rejony. No. Jestem za. No i słuchaj Jarek, tak jak mówię, no. Wracam z kościółka, odpalam, mówię od razu dla widzów, nagram. No, Mustianga. No, Mustianga trochę też, no piękny jest. No ładny jest, to nie ma co gadać, no bo no, nie ma co ukrywać, no ładny jest, ale rowerek też niczemu sobie z rózgą, o. A jo! Z rózgą. Można rowerek sobie, o, popchać, cyk. Jarek, już nie pajacuj. Panie Nino, cieszę się, że pani już ma komputer, że może pani kamerować dla widzów Bożych odcinki. To jest bardzo cudowne. No pewnie, ja się niesamowicie mocno cieszę. Pozdrowienia serdeczne dla pani od wszystkich widzów. Pozdrowienia serdeczne, widzowie. Miałem przekazać, pozdrowienia dla pani. I dziękuję bardzo. Tylko, kurwa Jarek, w jaki sposób ty mi to przekazujesz? Pozdrawiasz mnie i mi bekasz, kurwa. A, miałem uprzejść. Przepraszam najmocniej, panie Nino, ale to takie serdeczne życzenia od widzów były, że widzowie powiedzieli, że aż beknęli, tak? Jak te życzenia składali, bo to takie właśnie najserdeczniejsze życzenia prosto tutaj, serduszka, o tu. Prosto serduszka od widzów. Ale to widzowie tak napisali, że bekali wtedy. No, widzowie pisali, że prosto serduszka, że tutaj w serduszeńku te życzenia mieli. Że pozdrowienia serdeczne, że dużo zdrówka, wszystkiego. Wkręcasz mnie? Nie. Nie? A skąd? Dobra, nie gadaj głupot, Jarek. No.
Nie denerwuj mnie już. Nie denerwuję. I słuchaj, ja już się może pożegnam z widzami, bo ja tutaj tak chciałam taki odcinek tutaj zrobić. Taki powracający. Tak, przywitający, tu historię opowiedzieć. Ja wiem. I zaczynamy znowu na grubo, że tak powiem. Będzie lecimy, dziwić. Widzowie. Będziemy nagrywali, a co? Nie ma co lecimy. Tutaj, wiecie. Nie ma srania po krzaczorach, widzowie. A jo. Dobra, widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się wszyscy serdecznie. Was pozdrawiam i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do widzenia, widzowie. Pa, pa. Trzymajcie się, widzowie. Serdeczne pozdrowienia. Uy.